było to kolejne ciężkie spotkanie, zwłaszcza, że w przerwie reprezentacyjnej kilku zawodników z Ekstraklasy zeszło i no, na pewno to była Jagiellonia o innym wymiarze niż do tej pory, która grała w meczach ligowych. Jak zwykle moi zawodnicy zostawili dużo charakteru, dużo zdrowia na boisku. Pierwsza połowa uważam, że dobra, ale momentami bardzo dobra w naszym wykonaniu. W drugiej połowie po strzeleniu bramki na 2-1 też kontrolowaliśmy spotkanie. Szkoda trochę takiego okresu 15 minut, gdzie byliśmy może zbyt mało agresywni, ale szybko skorygowaliśmy naszą postawę i doprowadziliśmy do wyrównania. Potem uważam, że kontrolowaliśmy sytuację na boisku. Jeszcze powinniśmy bardziej wykorzystać nasze sytuacje, tak kolokwialnie powiem, dobić przeciwnika, żebyśmy mieli prowadzenie dwoma bramkami i starać się to powiększać. Ale dalej zbieramy punkty. Skupiam się teraz na meczu z Bonianką i cieszę się, że wszyscy są zdrowi. Dziękuję.